drogowej, no ale widzieli Państwo dokładnie, że samochód po prostu nie nadawał się do rajdowej jazdy na tych ostatnich metrach. A na starcie kolejna ekipa, Janusz Kołodziej i Patryk Śmietanek. Po Janusz Kołodziej to jest indywidualny. Zwycięzcą kolejnej licytacji charytatywnej. No i dochód tej licytacji zostanie przekazany na nową orkiestrę, czyli będziemy wspierać wielką sprawę z tym samym. Nie udało się. Trochę nerwowo. Niestety końcówka nie najlepsza. Te wszystkie